Punkt drugi też dotyczy kościoła i jakby rozciąga się na szereg różnych wydarzeń, które można by podsumować przez opublikowanie filmu Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, czyli że pojawienie się w szerszym zakresie i w szerszym nurcie oskarżeń wobec kościoła dotyczących przestępstw seksualnych i nadużyć seksualnych. Wydaje się, że z jednej strony ta fala uderzeniowa przeszła dosyć gładko, tak, ale moim zdaniem jest to zasługa po prostu polskich katolików, którzy oczywiście mają swoje zdanie często duchownych, często wiedzą, jakie, co duchowni mają za uszami, oczywiście nie wszyscy, ale poszczególni, konkretni, a jednocześnie w dużej mierze są po prostu ludźmi o chrześcijańskiej duszy, chrześcijańskim sercu, jakby nie zamierzają dać się przerobić na niechrześcijan, tylko z tego powodu, że pojawiła się jakaś sensacja, że pojawiają się konkretne nieprawości, dlatego że Kościół, nawet najbardziej zdemoralizowany, najbardziej zepsuty, jest cały czas, oczywiście mówię o takim kościele tutaj hierarchicznym, a przecież my świeccy też jesteśmy zdemoralizowani i zepsuci, każdy z nas jest grzesznikiem, więc ten Kościół, który jest kościołem grzeszników, zawsze i w taki sam sposób jest równocześnie nośnikiem środków zbawienia, jest nośnikiem sakramentów, jest tym narzędziem, tak, które Bóg nam zostawił, abyśmy mogli się z Nim kontaktować, być z Nim w bliskości dzięki tym różnym środkom pozostawionym nam na ziemi po tym, jak Pan Jezus odszedł do nieba i zesłał nam Ducha Świętego. Więc jakby to był pewien taki dobry znak, ale jednocześnie właśnie mamy obniżenie się religijności wśród młodzieży, czyli gdzieś zanika ten moment przekazywania wiary. Niestety jakby podsumowanie tego roku, jeśli chodzi o kwestie tych nieprawidłowości, nieprawości dotyczących sfery seksualnej wśród duchowieństwa, no zamknęło nam bardzo słabe wydarzenie, które już tu komentowałem, czyli dziwne zawieszenie dwóch księży zaangażowanych w to, żeby ksiądz arcybiskup Iliusz Pec nie został pochowany w katedrze poznańskiej. Nie wiemy, dlaczego tego typu wydarzenie miało miejsce. Podobnie ciągle sprawa księdza Jankowskiego także jest zamiatana pod dywan. Mamy do czynienia z pewnym pozytywnym, właśnie jednak jest jedno pozytywne wydarzenie, pozytywnym znakiem, czyli powołaniem Fundacji Świętego Józefa, która ma się zajmować opieką i wsparciem Kościoła dla tych osób, które zostały pokrzywdzone przez przedstawicieli Kościoła hierarchicznego, przez duchowieństwo, tak? I to jest dobra wiadomość. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Szefową tej fundacji została Marta Titani, związana z Klubem Inteligencji Katolickiej. To akurat dla mnie nie jest jakaś szczególnie dobra wiadomość, szczególnie, że można powiedzieć, że w tej chwili Kontakt, Pismo Kontakt i w ogóle Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, no to są tacy, można być, lobbyści ideologii LGBT w polskim kościele, no ale z drugiej strony pani Marta Taniec jest człowiekiem o bardzo dużym doświadczeniu w pracach w organizacjach pozarządowych, a także w charytatywnych organizacjach kościelnych, więc no jest nadzieja, że to będzie dobrze funkcjonowało i że po prostu będzie spełniało swoją podstawową rolę.